Witam serdecznie. W tym tygodniu po tym feralnym meczu w Bełchatowie zmieniliśmy całkowicie mikrocykl treningowy. Chcieliśmy oprócz tego, że zawodnicy grają w piłkę, to jeszcze chcieliśmy, żeby z tej gry się cieszyli. No i myślę, że to na boisku było dzisiaj widać. Ta nasza radość z tej gry zmącona była przez te rzuty karne i tak naprawdę na gorąco nie chcę oceniać, czy te karne były, czy nie. W każdym bądź razie moi zawodnicy kategorycznie mówili, że tych karnych nie było. Nie chcę, nie mam prawa im nie wierzyć. Na pewno zobaczymy, przeanalizujemy i się do tego odniesiemy. Co do meczu, no mecz walki, myślę, że zagraliśmy najlepszy mecz w tej rundzie. Zaangażowanie, cechy wolicjonalne, wszystko było na poziomie. Oprócz tego, że próbowaliśmy obudzić gdzieś tam radość w graniu w piłkę naszej drużyny, to jeszcze próbowaliśmy się ustawić pod Radomiaka. Wiedzieliśmy, jak grają, wiedzieliśmy, że te piłki penetrujące przez środek będą bardzo ciężkie. No i niestety wykrakaliśmy, bo takie piłki gdzieś tam przeszyły naszą drugą linię i po tym niestety te dwa karne. Gratuluję swojej drużynie, zostawili kupę zdrowia, szkoda, że to jest radość przez łzy, bo po roku niestety opuszczamy tą drugą ligę i mam nadzieję, że to się jeszcze odwróci. Zawsze jak się spada na dno, to trzeba się odbić i w to głęboko wierzę. Dziękuję. No momentami był to szalony mecz. I zarówno Wisła, jak i Radomiak chciały bardzo wygrać. I nie ukrywam, że mogliśmy ten mecz wygrać i mogliśmy też przegrać. Bo zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie Wisła w naszym polu karnym miała sytuację ku temu, że mogliśmy przegrać. Do tego jeszcze reakcje kibiców były takie, że no niektórzy zawodnicy, również ja, dostaliśmy niezłą lekcję od życia. Cóż mogę powiedzieć, no my też w tym tygodniu mieliśmy mikrocykl momentami inny niż zwykle, dlatego że we wtorek było oberwanie chmury, tak jak Państwo wiedzą, w Radomiu tuż przed naszym treningiem i przyjechaliśmy na Struga i można powiedzieć, że był basen, a nie boisko. Co niemniej jednak nam też jakoś, można powiedzieć, rozmaiciło te zajęcia. W czwartek też mieliśmy zajęcia inne niż zwykle. Też próbujemy różnych rozwiązać, ale nie da się ukryć, że stawka tego meczu, szczególnie na początku, jeszcze po tej bramce, no, sparaliżowała nas. Nie da się ukryć. Sądzę, że chyba, no, nie ukrywam, że nie spodziewaliśmy się tak dobrze grającej Wisły, chociaż mieliśmy analizę, rozmawialiśmy o przeciwniku, ale no naprawdę szacunek tutaj dla przeciwnika za grę. Tworzyli ciekawe akcje, tak jak mówię, mieli sytuację. No my w meczach ostatnich, zarówno z ŁKS-em, jak i z Wartą, tracimy bramki Stadiony Świata. No pierwsza bramka piękna. Życzę Wiśle, aby za tydzień w meczu z Garbarnią też takie bramki piękne strzelała.